Witam serdecznie, nazywam się Marek Hallas, jestem właścicielem firmy Atyrcarp, firmy, która funkcjonuje na naszym rynku karpiowym już od 15 lat. Z okazji tego 15-lecia przygotowaliśmy dla Was film. Chcemy pokazać, w jaki sposób produkujemy kulki. Chciałbym, żeby to był film inny niż wszystkie, które można w tej chwili znaleźć w sieci, a jest tego naprawdę bardzo dużo. Skupimy się bardziej na urządzeniach, na technologii, na procesie produkcyjnym. Pokażemy Wam go od A do Z. Mam nadzieję, że będzie to dość ciekawy film. Zapraszam serdecznie w takim razie na naszą halę produkcyjną. Znajdujemy się na naszej hali produkcyjnej. Obok mnie Tomek Ludzkowski. Witam. Prywatnie mój serdeczny przyjaciel, zawodowo konstruktor, który przelał moje pomysły technologiczne, jeśli chodzi o maszyny, na tą przysłowiową deskę kreślarską. Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się opowiedzieć nieco o tych maszynach, o historii ich powstania. Myślę, że damy radę. Proces technologiczny produkcji kulek proteinowych dla zdecydowanej większości naszych widzów jest doskonale znany. Dla mniej wtajemniczonych chciałbym pokrótce powiedzieć, na czym to mniej więcej polega. Po pierwsze, musimy stworzyć suchą mieszankę paszową, bo nie jest to nic innego jak pasza, w skład której wchodzą różnego rodzaju komponenty zbożowe, różne mąki, różnego rodzaju dodatki białkowe, mąki sojowe, często mączki zwierzęce, inne dodatki funkcjonalne. W ten sposób uzyskujemy suchą mieszankę, która służy nam później do wyrabiania ciasta, które zostanie przetworzone na nasze kulki proteinowe. Oczywiście o miksie i o tych wszystkich dodatkach można by mówić godzinami i pewnie tak byśmy tego tematu nie wyczerpali. Myślę, że na tym etapie możemy sobie ten temat pominąć. Skupimy się bardziej na urządzeniach i na całym procesie produkcyjnym. Obserwujemy tutaj proces zmiesienia ciasta. Porcja 25 kg. Czas mieszania 5 minut. Urządzenie, które tutaj widzimy, to wyciskarka. Przez niektórych mylnie nazywana ekstruderem, choć tak naprawdę z ekstruzją nie ma nic wspólnego. Jej zadaniem jest przekształcenie bezpostaciowej masy ciasta w wałki, które następnie trafią na roller, który przekształci je w kulki proteinowe. Urządzenie, które tutaj widzimy, to nazywany przez nas zrzucacz. Jest on zintegrowany z wyciskarką. Jego zadaniem jest podanie wałków, które wychodzą z wyciskarki, bezpośrednio na roller, który przekształci je już w gotowe kulki. Może nie gotowe, no, przed procesem obróbki termicznej. Więcej może coś powie o tym urządzeniu jego konstruktor Tomek, który jest tutaj koło mnie. Z miłą chęcią, tak jak Marek wspomniał, urządzenie służące do obcinania wałków i do zrzucania na roller, wbrew temu, co niekiedy widzimy, zrzuca obustronnie, czyli pomijamy cykl odcięcia i odpadów, które powstają bezpośrednio na odcinaniu wałków. Całe urządzenie jest wykonane zgodnie z dyrektywą maszynową i z wymaganiami zasadniczymi. Oczywiście normalnie na tych szpilkach znajduje się pokrywa, która została zgięta specjalnie, żeby nabiać ten materiał. Co jeszcze? Zbudowana jest tak naprawdę z podzespołów, które produkowane są przez topowe firmy, na co Marek czasami narzekał ze względu wiadomo na koszty. Nie ma tutaj żadnego kombinacji w sterowaniu, typu jakichś przełączników bistabilnych i tak dalej. Tak się urządzenia budowało w latach 70. W tej chwili wszystko jest tutaj na sterowniku logo, tak żeby było w pełni programowalne, czasy opóźnienia i tak dalej. Wszystko po to, żeby minimalizować odpady, które de facto można zreworkować, ale po co to ciasto przeduszać po trzy razy, więc... Oczywiście za odczytywanie długości wałków odpowiedzialna jest czujka laserowa, również z regulacją długości promienia po to, żeby pozbywać się jakby błędnych zadziałań. Pracuje to w ten sposób, tak jak powiedziałem, możliwość regulacji długości wałka w zależności od rozpiętości roleru. Wydaje nam się, że pracuje bardzo dobrze, wykonała już ile milionów cykli, Marek?
Dużo. Jest to niepoliczalne, ale naprawdę cała produkcja idzie przez to urządzenie. W dwóch słowach dosłownie powiem o tym urządzeniu następnym w procesie produkcyjnym, którym jest roller formujący. Nic innego jak dwa wałki, które kręcą się w tym samym kierunku, przekształcają nam wałek już w kulki. Myślę, że w internecie można znaleźć wiele materiałów na ten temat, dlatego nie będę się tutaj mocno na ten temat rozgadywał. Następne urządzenie w cyklu technologicznym. Pewnie nie widzieliście czegoś takiego. Ja przynajmniej w internecie nie spotkałem się z takim rozwiązaniem. Jest to separator trójetapowy. Zadaniem tego urządzenia jest odseparowanie od kulek wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, drobinek, ciasta. Ma to swoje uzasadnienie, o czym powiemy przy następnym etapie, którym będzie już konkretnie obróbka termiczna i parowanie w parowniku przepływowym. Ideą tego jest wyłapanie, tak jak mówiłem, tych zanieczyszczeń po to, żeby nie dostały się one do wanny parownika. W zasadzie druga sprawa to podanie wyżej już do parownika i myślę, że w kilku słowach konstrukcyjnie powie coś o tym Tomek. Tak jak Marek wspomniał, trzy etapy, trzy funkcje, które spełnia to urządzenie. Pierwsze, odebranie już kulek spod rolera, podanie ich wyżej na elewator, który wrzuca na sypnie kolejnego urządzenia do obróbki termicznej, o czym za chwilę. O wymaganiach maszynowych nie będę wspominał, bo nie ma tutaj urządzenia, które by nie spełniało, tak jak powiedziałem, wymagań zasadniczych urządzenia. Separuje odpady na wałki, które są nadmiarem jakby wałka, po to, żeby wszystkie pole rolera były zajęte i wychodziły nam kształtne kulki. Gdzieś końcówki muszą zostać odseparowywane. Robi to urządzenie. Oczywiście to jest surowe ciasto, nie obrobione termicznie, więc jest to pełnowartościowy limon. Można to wrzucić do wyciskarki jeszcze raz. Taśma wzniosu elewatora to jest wymurzenie po naszych dyskusjach wspólnych. Chyba, nie wiem, 3 czy 4 razy wszyscy, którzy, dostawcy transporterów i tak dalej, stwierdzili, że jest to niemożliwe. Jak widać, jest to możliwe, funkcjonuje i sprawdza się, sprawdza się doskonale, bo spełnia swoją funkcję, o czym Marek wspomniał, czyli odseparowanie wszystkich kawałków ciasta, które nazywamy chyba opilkami, o ile się nie mylę, tak. Po to, żeby woda w urządzeniu, które obrabia termicznie, zostawała czysta, nie tworzyła się tam piana i tak dalej, ale to o tym za chwilę. Zobaczyliście na żywo, jak wygląda nasz separator. Teraz chcielibyśmy Wam pokazać mniej więcej, jak to wygląda na przysłowiowej desce kreślarskiej, ale o tym opowie Tomek. Oczywiście nie będziemy zdradzać wielkich szczegółów, bo nie jest to w naszym interesie tak naprawdę. No każde urządzenie musimy traktować jako obiekt techniczny, który od fazy projektu, konstrukcji, wdrożenia i tak dalej, utrzymania ruchu, czynności serwisowych musi być proste, przyjazne do pracy, ale też należy pamiętać, że każdy obiekt techniczny kiedyś kończy swoje życie i należy go później, coś należy z tym obiektem zrobić. Staraliśmy się to zaprojektować tak, aby właśnie te wszystkie cechy obiektu technicznego spełniało. Samo modelowanie, tak jak widać nasz separator, samo modelowanie oczywiście po uzgodnieniu z Markiem dokładnych funkcji zostało przeniesione na przysłowiową deskę kreślarską, więc mamy jedną taśmę, którą specjalnie zrobiłem jako przezroczystą, żeby było widać też troszeczkę środka, ale nie za dużo. Zrobimy jeszcze przezroczysty bok. Czyli mamy tą część, która odbiera nam kulki spod rolera i separuje odpady na boki. No i to ten element wznoszący, oczywiście podziałka jest tak zrobiona, że żadna kulka nie ma prawa spaść na dół. Jak to się odbywa? Oczywiście sam do końca nie jestem w stanie powiedzieć, to trzeba mieć po prostu w głowie. Natomiast każdy z tych elementów ktoś nam musi wykonać, bo wiadomo, że firma Undercard nie dysponuje wypalarką laserową czy waterjetem. Więc oprócz zamodelowania części należy zrobić rysunki wykonawcze właśnie do palenia. Tak to mniej więcej wygląda. Zanim rozpoczniemy proces obróbki termicznej, czyli parowania kulek, warto w dwóch słowach wspomnieć o tym, że do tego, w przypadku takich urządzeń,
konieczna jest przede wszystkim czysta i miękka woda. Temu właśnie służy to, co tutaj widzicie, stacja uzdatniania. Jest to w tym momencie no, absolutnie nieodzowny element całego ciągu technologicznego. Uformowaliśmy już kulki, czas je po prostu ugotować, czyli poddać obróbce termicznej. Jeszcze tylko się wtrącę, uformowaliśmy i odseparowaliśmy część odpadów. A, tak, to bardzo ważne, szczególnie dla tego urządzenia. Jest to parownik przepływowy, powiem szczerze, chyba od podstaw wymyślony przez nas. Tak, absolutnie. Pamiętam, no długo myśleliśmy, jak to zrobić. No mieliśmy trochę zagwozdki, ale się chyba udało. Udało się. A jeszcze sugerowaliśmy się kilkoma mądrymi osobami, za co serdecznie dziękujemy. I wspólnymi siłami złapaliśmy konsensus i powstało urządzenie, myślę, niebanalne, pozwalające na obróbkę termiczną w trybie ciągłym. No bo jaki by był sens, gdybyśmy te kulki zsypywali nieobrobione termiczne w skrzynki i ładowali gdzieś do jakiejś szafy parowej i później je stamtąd wyciągali. Ale sorry Marku, że się wtrąciłem. Możesz mówić dalej, że tak powiem. Tak, jak Tomek powiedział. No, ideą było uzyskanie pracy ciągłej, całego ciągu technologicznego. Tak? I musimy mieć świadomość jednej rzeczy, że tak naprawdę o wydajności decyduje czynnik, który jest minimum, tak? Czyli urządzenie, które ma najmniejszą wydajność, będzie wąskim gardłem, będzie determinowało nam całą wydajność wszystkich urządzeń. Mamy o tyle fajne rozwiązanie, że wszystkie urządzenia jak gdyby są regulowane na falownikach, więc możemy sobie dobierać prędkość podawania do konkretnej średnicy, do konkretnej wydajności rolowania kulek. I na całe szczęście parownik nie jest wąskim gardłem, ma duży zapas, ale zrobiliśmy to celowo, dlatego że nie do końca byliśmy w stanie przewidzieć zapotrzebowanie jego mocy. Natomiast efekt finalny chyba zaskoczył wszystkich, bo gdybym powiedział, ile zużywa energii na wyprodukowanie określonej ilości kulek w trybie ciągłym, myślę, że nie jeden właściciel firmy, która już to robi, powiedziałby, że to jest niemożliwe. Okazuje się, że jest to możliwe. Nie możemy pokazać Wam wszystkiego w tym wszystkim, dlatego że jest tu kilka rozwiązań. Tym się nie odzywam. Tak, nie odzywaj się. Jest tu kilka rozwiązań, których nie opatentowaliśmy, a należałoby. Długo można by o tym opowiadać, ale... Czy jest to urządzenie, które powstało jako taki mega przemyślany koncept. Niestety jest to urządzenie, nad którym pracowaliśmy chyba najdłużej, żeby zniwelować straty ciepła, żeby nie powodować, pewnie można założyć jakąś zasuwę, co kombinowaliśmy, ale kulka jest okrągła, mimo tego, że jest syp. Ogólnie jest to trzeci etap, gdzie te opiłki nam tutaj odseparowujemy. Ale należy ten przepływ produktu do obróbki technicznej zrobić, do termicznej, przepraszam, zrobić tak, żeby po drodze nie niszczyć tego produktu i żeby był on jeżeli już wejdzie do parownika, to ma być to na końcu produkt pełnowartościowy, nieodkształcony i tak dalej. Należy pamiętać, że nośnikiem czy para tworzy się dzięki wodzie, no jest to woda w stanie lotnym. I pamiętajmy, że zawsze są jakieś ubytki, więc tutaj automatyczne uzupełnianie do poziomu wody, automatyczna kontrola temperatury. No naprawdę chyba najbardziej zautomatyzowane urządzenie i takie mówię, na które najwięcej chyba... Bez wątpienia najwięcej kłopotów nam przysporzyło. Ja może powiem pokrótce, jak to wygląda, jak jest zbudowane. Jest to zamknięta komora, na spodzie której znajduje się wanna z wodą. W niej zatopione są grzałki, które podgrzewają tą wodę do temperatury grzenia. Powyżej jest jak gdyby trzypoziomowy podajnik, który podaje nam te kulki w jedną stronę, potem to wraca i potem idzie z powrotem aż do wylotu. Dlaczego tak? Z prostej przyczyny. Gdyby to miało być urządzenie jednopoziomowe, zajmowałoby bardzo, bardzo dużo miejsca, byłoby kłopotliwe pod każdym względem. Dzięki zastosowaniu trójetapowego przesyłu tutaj zaoszczędziliśmy przede wszystkim miejsce, pozwoliło nam to na skrócenie
i tego urządzenia. Dzięki temu jest to urządzenie bardzo kompaktowe. Przenieść, przestawić cokolwiek możemy w łatwy i przyjemny sposób. Do tego oczywista oczywistość, woda odparowuje tylko i wyłącznie z powierzchni, więc czym większa powierzchnia odparowania wody, tym większe zapotrzebowanie na energię elektryczną, czyli na ciepło. W tym wypadku mamy, szczelam teraz, nie pamiętam dokładnie, 1,5 m² powierzchni wody i tylko tą ilość wody musimy nagrzewać, żeby ona parowała. Prosto, fizyka. Fizyka, nie da się tego ukryć. Co ze względów funkcjonalnych, dlatego że jest to urządzenie wykonane w całkowicie stali nierdzewnej. Stworzyliśmy też unoszenie tego do góry, żeby było łatwo to obsługiwać. Wrócę na chwilę do tego, o czym mówiliśmy przed chwilą przy okazji separatora. Dlaczego tak ważne jest usunięcie tych wszystkich zanieczyszczeń? Każdy, kto gotował kulki, zna to zjawisko, że po pewnym czasie zaczyna nam się tworzyć piana. Gdyby tutaj zaczęła nam się tworzyć ta piana, która bucha z garka jak gdyby, to po prostu zanieczyściłaby nam kulki i prawdopodobnie wychodziłaby wszystkimi możliwymi szczelinami. Dlatego istotne było to, żeby odseparować te wszystkie zanieczyszczenia. Dzięki temu wodę wymieniamy w parowniku raz na tydzień, co jest niewiarygodne, i wymieniamy ją dla zasady. Ona nie jest zanieczyszczona w żaden sposób. Całość jest izolowana, co jest dobre, że jeśli kończymy pracę jednego dnia, przechodzimy do pracy następnego dnia, to temperatura wody w wannie wynosi 50 stopni, czyli mamy niewielkie straty, tak? Rozruch trwa bardzo krótko, bo to jest raptem 10 minut i możemy kontynuować pracę. Według mnie jestem zadowolony i właśnie o coś takiego nam chodziło. Ja nie jestem, bo miał być taki bajer, żeby założyć moduł GSM i żeby Marek grzanie włączał SMS-em jadąc na produkcję, ale niestety 15 minut to nie namówię go na kolejny wydatek. Opowiedzieliśmy Wam już nieco o parowniku. Powiedzieliśmy też, że z pewnych przyczyn nie możemy go pokazać bardziej szczegółowo, ale możemy pokazać kolejne urządzenie w ciągu technologicznym, którym jest elewator znoszący, który podaje kulki spod parownika do suszarni. Tomek. Żeby nie zanudzać, Marek powiedział, nie będziemy omawiać wszystkich urządzeń. Raz, żeby nie zanudzać, dwa, części nie możemy, chociaż ja mógłbym gadać o tym do rana. Elewator ze względu na dość proste budowę urządzenia trochę puściły mi wodze fantazji. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę tylko ten element i ten element jest wspawywany do konstrukcji, a cała reszta składa się jak klocki Lego. Oczywiście do klocków Lego nie są potrzebne klucze, natomiast całe urządzenie rozbieramy dosłownie czterema kluczami i dwoma kluczami imbusowymi. Tutaj specjalnie zrobiłem bok przezroczysty, żebyście mogli zobaczyć od środka, jak to wygląda. Sporniki, tak jak powiedziałem, przepraszam, jeszcze spawana jest ta część i te uszy tutaj do ślizgów. I to jest tak naprawdę wszystko. Cała reszta rozbieralna jest w przeciągu 40 minut, tak jak powiedziałem, 4 minuty. Kolejne urządzenie, które już za obróbką termiczną transportuje nam kulki do suszarni, z którego jestem mega dumny. Zbudowany jest jak klocki Lego. Projektowany był, co postaram się później pokazać, nie na przysłowiowej desce, tylko w programie. Wszystkie części wypalone na laserze, zresztą jak większość elementów piętych z blach przy wszystkich urządzeniach. Nasza suszarnia trójetapowa, na potrzeby tego filmu zdemontowaliśmy osłonę, tak żeby było widać, jak to wygląda. Idea konstruowania tego urządzenia była bardzo podobna jak parownika. Zależało nam na tym, żeby uzyskać urządzenie bardzo kompaktowe, nie zajmujące dużo miejsca. Dlatego zdecydowaliśmy się na 3 poziomy, pomimo tego, że jest to rozwiązanie dużo droższe. Natomiast rekompensuje całkowicie swoją funkcjonalnością. Normalnie jest ona zabudowana i działa na zasadzie podciśnieniowej. Wentylatory przesysają jak gdyby przez wszystkie 3 poziomy powietrze, susząc kulki. Wszyscy robią to dokładnie odwrotnie, robią to dmuchając na kulki. My postanowiliśmy zrobić to inaczej, nam się to po prostu sprawdza. Cóż można więcej powiedzieć o tym urządzeniu?
działa w trybie ciągłym, dlatego regulowana wydajność w zależności od tego, jakie średnice robimy, jakie jest tempo produkcji. To by było na tyle. Kulki wyprodukowane, pozostaje je już tylko spakować, także zawozimy to do pakowalni, a my idziemy na śniadanie zasłużone. Tak jest, bo w brzuchu burczy, jestem głodny, jak Polak głodny, to zły. Jedziemy. Marku, zafundowałeś nam wszystkim takie polskie wydanie programu, jak to jest zrobione. Coś w tym stylu. A co było motorem napędowym do stworzenia tych wszystkich maszyn, technologii? Jak to się urodziło, z jakiego powodu? Oj, historia jest bardzo długa. No, nie zawsze zajmowałem się tylko i wyłącznie ichtiologią. Tak naprawdę jako absolwent Wydziału Zootechnicznego na Akademii Rolniczej w Poznaniu i absolwent Wydziału Hodowli Biologii Zwierząt zajmowałem się technologią produkcji pasz. 15 lat pracowałem w firmie, która wyposażała mieszalnie pasz, różnego rodzaju mieszalnie pasz dla różnych zwierząt. I tutaj między innymi zdobyłem ogromne doświadczenie, jeśli chodzi o technologię, jeśli chodzi o urządzenia. Miejmy świadomość, że produkcja kulek proteinowych to jest nic innego jak produkcja paszmi. One są nieco inne niż pasze na przykład sypkie czy pasze granulowane. Natomiast idea i jak gdyby pewne prawidła są dokładnie takie same. Także tutaj było mi o tyle łatwiej, że jak gdyby to doświadczenie z produkcji pasz innego rodzaju mogłem przenieść bezpośrednio na nasz rynek produkcji kulek proteinowych. I nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy w tym momencie zleciłbym komuś opracowanie całej technologii. Nie? Bo to jest mój zawód, to moja pasja i w zasadzie nie była to dla mnie praca, była to dla mnie czysta przyjemność. Wiadomo, że wędkarzem byłeś od dziecka i o tym już wielokrotnie powtarzałeś, więc w przebiegu swojej pracy zawodowej pojawiło się wędkarstwo karpiowe. Już wtedy na początku, kiedy zainteresowałeś się karpiami, czy najpierw zainteresowałeś się produkcją? Wiesz co, karpie były wcześniej, zdecydowanie wcześniej, ale jak gdyby to zespolenie tego mojego karpiarstwa i całej technologii produkcji pasz wyszło jak gdyby samoczynnie. Można powiedzieć wprost, wyszło to w praniu i jakoś się zazębiło i zatrybiło właśnie w taki, a nie inny sposób. Tak, tak. Tutaj jest taki paradoks, bo kulki firmowe są zawsze uważane jako kulki masowe, tak? Ale Marek Hallas ma niesamowitą okazję łowić na własne kulki. Jako jeden z nielicznych chyba. Łowię na własne kulki, tak? Tak, ja całe życie łowię na własne kulki i tylko na własne kulki, innych nie używałem. Także to jest tego typu paradoks. Nawet notabene anegdota była, nie? Że w naszej firmie to tylko prezes łowi na swoje. Tak, my wszyscy łowimy na czyjeś, tak? Dobrze. Słuchajcie, wyprodukowanie takiego sprzętu, który umożliwia taką, idąc dalej, produkcję, na pewno by było bardzo utrudnione, gdybyśmy współpracowali z jakimś, że tak powiem, brzydko podmiotem zewnętrznym. Tutaj wielkim handicapem było to, że to właśnie karpiarz potrafił te pewne rzeczy
projektu technologicznego poprzez projekt konstrukcyjny i tak dalej wdrożyć. Więc krótkie pytanie, jak się współpracowało z Tomkiem? Jak się współpracowało z Tomkiem? Gdybym w poprzedniej firmie miał takich inżynierów jak Tomek, to pewnie nie zająłbym się kulkami i nadal w tej firmie pracował. Nie chcę mu za dużo słodzić. Ciekawe, jak duże zasięgi ma ten film, bo to może kogoś urazić. Mam nadzieję, że to nie trafi tam. Nie, ale tak całkiem serio, kapitalnie nam się współpracowało. Wiesz co, no, znamy się od wielu lat. Tomek jest generalnie nie tyle może... przede wszystkim jest praktykiem, od tego trzeba zacząć. Na co dzień produkujesz w swojej firmie ile tych pączków? Bardzo dużo, ale nie mogę zdradzić. Aha, nie może powiedzieć. Ale bardzo, bardzo dużo. Także w dwóch słowach o nim to raz fakt zna od podstaw, jak gdyby, bo raz, że pracuje, a drugie, że jest też konstruktorem. Myślę, że doskonale się uzupełnialiśmy w tym projekcie, także tutaj co tu więcej mogę o tym powiedzieć. No i na zasadzie ja powiedziałem A, on powiedział B i tak to wszystko powstało. A czy zmiany w stosunku do powiedzianego do słowa A i B i tak dalej ulegały jakimś destrukcjom? Jak to wyglądało? Czasami szarpanina była? C, ci. Tak. Oczywiście znaczy, nie, no tak jak Marek powiedział, technologia to on jak najbardziej. Natomiast już techniczne rozwiązania to ja. Chociaż też technologia po części, bo w końcu też mogliście wymienić gdzieś tam. No to tak doskonale wie, od czego mówię, zdychają tak przysłowiowo, także tutaj nie. To. Zresztą no lubię to, tak? To jest moje hobby i oprócz tego, że no wykształcenie nie jest do końca w tą stronę, chociaż z inżynierią jak najbardziej. Natomiast dla mnie czas spędzony właśnie na murzeniu, urządzenia, projektu i tak dalej, to jest czas, który jestem w stanie zamienić za część czasu mojego snu, i na którego nie mam zbyt wiele czasu. Ale to jest tak samo, jeżeli komuś coś sprawia przyjemność, robi się to bardzo chętnie. Ja powiem tutaj szczerze, że miałem okazję obserwować Was podczas tego filmu. Pierwszy raz widząc taką produkcję, mogę się do tego przyznać, tak? Ale to też nie chodzi o to. Widziałem, z jaką wielką radością uczestniczyliście w tych wszystkich etapach tworzenia tego filmu, jakby na nowo odkrywać tą technologię. Jesteście z tego zadowoleni, co powstało, nie? Nie, no pewnie, bo to nie jest tak, że my możemy na etapie projektu konstruowania przewidzieć pewne rzeczy, a pewnych rzeczy nie da się przewidzieć i one wychodzą już, gdy uruchamiasz ten sprzęt, zaczynasz robić próby produkcyjne, są zmiany istotne, mniej istotne i tak naprawdę to, co ty widziałeś, to już jest produkt finalny, tak? Nikt nie mówił o tym. Oczywiście, tak jak powiedziałem, robię to z przyjemnością, ale też problemy, które wynikają później przy uruchomieniu, no spędzają w jakiś sposób sen z powiek, z tego krótkiego snu, z tego krótkiego czasu. Ale co, no liczy się efekt finalny. Nikt nie rodzi się alfą i omegą, nie wszystko wychodzi od razu tak, jak sobie zaplanujesz. Więc. Dobrze, to może do Marka jeszcze pytanie. Mówi się, że pierwszy dom buduje się dla wroga, drugi dla przyjaciela, a trzeci dla siebie. Dla kogo została wyprodukowana ta technologia? Dobrze, że się jego pytasz. Nie, no wiesz co... Nie, inaczej. Coś byśmy zmienili, gdybyśmy robili to jeszcze raz? Nie. Nie. O. Nie. Czyli wyprodukowaliśmy dom dla siebie. Tak, wybudowaliśmy dom dla siebie, dlatego to, co ci powiedziałem o zmianach. Sprawne oko... Trochę go poprawialiśmy. Tak, sprawne oko... Zobaczy na tym filmie na przykład, że coś później zostało odcięte, skrócone, jest dodatkowy spaw, którego nie powinno być, który osobiście mnie mega irytuje, tak? Ale to ma działać sprawnie, ma być przyjemne dla obsługi, dla człowieka, który obsługuje tą linię. No i myślę, że takie jest. Dobrze, to teraz takie pytanie, które Was na pewno zaskoczy. Na ile jest to technologia, która jest zarezerwowana tylko dla nas, dla firmy Adercar? Co robimy z tym, gdy na przykład pojawi się zainteresowanie pewnymi rzeczami ujętymi na tym filmie?
nie zamykamy się chyba dla ludzi tak naprawdę. No jeśli ktoś będzie bardzo chciał i zwróci się do nas o pomoc, myślę, że jesteśmy w stanie trochę pomóc w tym wszystkim. Myślę, że tak. Mamy już przede wszystkim doświadczenie i nie zaczynamy od zera, także tutaj jeśli ktoś będzie miał jakąś ochotę, to jak najbardziej możemy zaprojektować całą technologię, zaprojektować urządzenia. Tylko że chciałbym, żeby tutaj to już powiedzmy szczerze, tak jest od 100 kg w górę na godzinę, tak? To jest absolutne minimum. Tak, natomiast też należy wziąć pod uwagę to, że bardziej zminimalizować tych urządzeń się po prostu nie da, tak? One są w tej chwili zrobione najmniejsze, jakie są możliwe, ze względu na to, żeby nie zajmować sobie niepotrzebnie przestrzeni, więc możemy je tylko rozdmuchiwać, że tak powiem, tak? Tak, no już można tylko większe robić, tak. Aczkolwiek ta wydajność, która jest w zupełności nam starcza, absolutnie więcej nie potrzebujemy na tą chwilę, kto wie, może to się zmieni, ale już jesteśmy naprawdę zadowoleni z tego, idzie to bardzo dobrze. Ważne, że funkcjonalność jest ogarnięta, automatyka jest ogarnięta, wiemy, gdzie natrafiliśmy na problemy, z którymi musieliśmy sobie radzić i tak dalej, więc te wszystkie, jak to teraz mówi się, know-howy mamy w kieszeni, więc tak. O tyle jesteśmy do przodu. To co, widzimy się nad wodą? Pewnie. Proszę, cześć, widzę. Cześć wam. Cześć.